portal w fontannie? Niezbyt praktyczne. To było ukryte przejście. Używałyśmy go z Amaliettą, kiedy... Uciekałyście się guwernantce, co też szczęśliwie opisała w swoim dzienniczku. Dzięki czemu wiedziałem, gdzie na was czekać. Ale mniejsza z tym. Czy młoda dama zgodziła się pomóc w posprzątaniu bałaganu, za który odpowiada? Zgodziła. I nie mów do mnie jak do dziecka. Wolałabyś, żebym mówił do ciebie jak do oszustki? Mocno. Uspokójcie się oboje. Ale... Żadnych ale. A teraz chodźmy. Naprawdę chcę to mieć już za sobą. Ładnie tu, prawda? Piękny widok na całą dolinę. W pogodny dzień można nawet dojrzeć zarys Duntyn. Bo ja wiem. Ruina jak ruina. Ach, za grosz wrażliwości. Co też Detlaf w tobie widział? Może sam ci powie. Kurde. No już prawie takie finałowe sceny. Denerwujesz się? Aha. Zawsze się denerwuję przed spotkaniem z byłym. A już zwłaszcza, jeśli jest wampirem. Wątpię, żeby był w nastroju do żartów. Wiem przecież. Szczerze... Tak, denerwuję się. W ogóle to chciałabym się stąd zmyć. Niby dałam słowo, że pomogę, no ale... Ile ono jest warte. Ale jestem mu winna to spotkanie. I tyle. Jest honor, jest. Przygotujmy się. Detlaf zaraz tu będzie. Muszę ci zadać jedno pytanie. Czy ty naprawdę mnie oszukiwałaś? To, co nas łączyło, to był żart? Detlaf, to nie jest takie proste, ja... O nie, to bardzo proste. Oszukiwałaś mnie albo nie? Wymowne milczenie. Cóż w takim razie, przyszła pora, żeby się pożegnać. Co? A jak? Amulet. No znów dałem się okpić. A zapłaci za to! Prędzej czy później, ale zapłaci! Trzeba było się nie wtrącać, Wiedźminie!
Ale dymy. Przygotuj się do walki. No mógłbym ewentualnie, mogę coś wypić, zeżreć. Tamci się będą cały czas bić. Dobra, nałożymy tu. No tak to chyba git, co? Ja cię kręcę. Dawaj! Nie dajesz mi wyboru. Chciałem. Dobra, będą dymy. Oszukaliście mnie obaj! Nie zaplanowaliśmy. Milcz! Milcz! Dobra, mamy bombkę. No, ile mam czekać? No spoko, na kontrach idzie ładnie. Kurde, teraz to mu włosy wypadły. Jeśli wierzysz w jakiś bogów, lepiej zacznij się do nich modlić. Kurde, to jest mocne. No nie powiem. Jednak to bije. Okej, w porządeczku. Jaskółka. Trzeba uciekać, nie ma innej rady. Elegancko. Super. Mamy to opanowane, nie? Na gołą klatę się walczyło. Poco loco. Ziup. Dobra, pięknie. Uwaga na te wzrosty. Super. Damy radę, co? Na ziemię, Detla. Super, ekstra. O, ładnie omijamy, naprawdę ładnie omijamy. Perfektem. Walczę z ostrym cieniem mgły.
Dobra. Myślisz, że to mnie powstrzyma? Gotuj się na śmierć! Pięknie. Wiecie co, ja muszę sobie naprawić, bo tak się nie będziemy bawić. Ja cię kręcę, co za rzeźnik. Dawaj na srebro. Okej, spoko. No nie denerwuj się tak. Bo ci żyłka pierdyknie, a tu dużo jest tych żyłek. Super ekstra. On tu cały czas traci zdrowie. No, dobra, jednego nie ma. Tak też tyłem się walczyło, nie? Okej, super. No, Geralt, do twarzy ci w tym wdzianku. Daj spokój, wyglądam jak pajac. Kaftan jest uszyty według prawideł sztuki szwalniczej, z najlepszych dostępnych materiałów. Ale żeby to docenić, potrzeba odrobiny ogłady. Nawet najdoskonalsza szata może pokryć tylko niedostatki urody, ale nie braki w wychowaniu. Dobra, panie. Spokojnie. Nic nie mam do tego ubioru. Tylko zazwyczaj noszę inne stroje, bardziej przystające do mojego fachu. Po prostu nieswojo się w nim czuję. Nie przepadam za formalnymi okazjami. A cóż, kwestia przyzwyczajenia. Proszę się nie ruszać z łaski swojej. Tak czy inaczej, Order Vitis Vinifera, najwyższe odznaczenie tu są, wymaga odpowiedniej oprawy. A nie można oczekiwać, że księżna udekoruje nim utytłany pancerz. W pałacu przywiązuje się ogromną wagę do formy. Tradycja, etykieta. Tradycja, nakazująca doceniać w pierwszej kolejności pozory.
wielkopański blichtr i źle ulokowana hojność. Kurde. O, ten filozoficzny ton to pewnie dlatego, że tobie nie zasponsorowano nowego ubrania, co? Bynajmniej. W taki ton wpadam zawsze, kiedy myślę. A zdarza mi się to, wyobraź sobie, całkiem często. Poza tym nowy strój wcale mi nie jest potrzebny, bo na uroczystość się nie wybieram. A to dlaczego? Bo w przeciwieństwie do ciebie nie muszę. Zacznę pakować moje rzeczy. Rozumiem, że dołączysz do mnie. Bogatszy o order i nowe doświadczenie. Jasne. Dołączę, dołączę. Wiesz, sporo się ostatnio nasłuchałem o hojności i innych cnotach. Mnie to też nie daje spokoju. Ostatnia z cnót, współczucie, to jedyny element układanki, który się nie zgadza. Chcesz mi powiedzieć, że nagle uwierzyłeś w teorię pięciu cnót? Po tym wszystkim, co odkryliśmy? To nie jest kwestia wiary, guseł czy innych podań ludowych. Tu chodzi o czystą logikę. Syjana miała wszystko zaplanowane z góry. Gdybyśmy jej nie powstrzymali, z pewnością padłaby i piąta ofiara, którą gawieć skojarzyłaby z brakiem współczucia. Ale to już nie ma znaczenia. Wypytałem posłańca, kiedy mi wręczał zaproszenie na ceremonię. Syjana trafiła do pałacu i siedzi w odosobnieniu. Pod naciskiem dworzan księżna zamknęła ją w wieży. Nie chcesz się przekonać, kto jeszcze jej wadził? Przed uroczystością zdążylibyśmy porozmawiać z tym urwisem Pucybutem. To on dostarczał Detlafowi listy z nazwiskami. Może coś przeoczyliśmy? Idziemy, idziemy. Nie przypominam sobie, żeby Pucybut cokolwiek o tym wspominał. Skąd wiesz, że to on dostarczał listy? Kiedy ty pławiłeś się w chwale i mierzyłeś nowe ciuszki, ja przeprowadziłem swoje śledztwo. Powinieneś być ze mnie bardzo zadowolony. Zacząłem od przygotowania sporego zapasu mikstury do polerowania dla naszego młodego przedsiębiorcy. Zauważyłem, że w społecznościach uliczników zasada wzajemności jest nadrzędna wobec wszystkich innych reguł. I żaden dobry uczynek nie pozostaje niewynagrodzony. Oczywiście to samo tyczy się uczynków złych i szkodliwych. Jaki to ma związek z listami? Kiedy Pucybut zgłosił się do mnie po beczułkę, zasugerował, że coś wie. Po prostu, gdy z nim rozmawialiśmy, nie zadaliśmy odpowiednich pytań. Wystarczyło go lekko pociągnąć za język, ale w odpowiednią stronę. W końcu przyznał mi się, że to on dostarczał Detlafowi listy. Wiedział, że to dla mnie cenna informacja. Odwdzięczył się, jak umiał. No to wiesz co? Spotkamy się na miejscu. Może faktycznie warto to sprawdzić. Spotkajmy się przy straganie Pucybuta. W takim razie poczekam tam na ciebie. Utnę sobie pogawędkę z tym sympatycznym młodzieńcem. San Sebastian? Zamierzasz utytłać mój majstersztyk, szwendając się w takiej okolicy? Będę uważał. Dobra, dobra. Porozmawiaj z Damienem i porozmawiaj z Pucybutem za dnia. I teraz, proszę państwa, my normalnie możemy sobie ekwipunek założyć i tak też zrobimy, nie? Tak też zrobimy. Ponieważ... Tak, tu będę miał dublet z Beauclair, spokojnie. To jest fabularna rzecz, ale my jeszcze musimy sobie wszystko wyjaśnić przed finałem. Tak, my się musimy tutaj odziać normalnie. I myślę, że zanim pójdziemy jeszcze tam do Regisa, to wykończymy sobie wszystko, co tu mamy, nie? Bo tak, zadanka 49 to już jest końcowa. I teraz zrobimy sobie te wszystkie rzeczy. I jeszcze mamy zlecenie Monstrum Struffo.
Plus, no, wszystkie karciochy będzie trzeba przed tym turniejem wydobyć z tych wszystkich graczy. Dobra. Widziałeś kiedyś wróżkę zębuskę? No to tak, idziemy na jakieś partyjki albo wyzwania, albo zleconko. Gdzieś się zobaczymy. No to proszę państwa, teraz dla sportu rozpoczynamy kontrakty Kameriariusa. Jesteśmy rycerzem? Jesteśmy rycerzem. Grasanci. Niezłe byczki. Błędny rycerz? Kurde, muszę mu pomóc jak najszybciej. Czego zasiukają? Ale Gertrud forma, nie? Mało brakowało. Przybyłeś z odsieczą w ostatniej chwili. Dziękuję ci, przyjacielu. A proszę bardzo. Udaj się. Całe księstwo cierpi na brak kontaktu z rzeczywistością. No, zwłaszcza błędni rycerze. Cebulę miał. No to ładnie. Tutaj sobie fajne rzeczy jeszcze można pozbierać. I można już przy pierwszym zaliczeniu gdzieś tam się udać po wynagrodzenie, ale to nie trzeba, nie trzeba, panie. Pójdę po sowite wynagrodzenie na samym końcu. Dobra, ciekawe, bo tu kilka jest w jednym miejscu. Kryjówki Hanzy. Zachowaj szczególną ostrożność i przygotuj się na ciężką walkę. Grasandzi są dobrze zorganizowani. W razie ataku mogą przywołać wsparcie z otaczających obozów. Aby temu zapobiec, zabij bandytę biegnącego z pochodnią do ogniska dymnego. Twoim zadaniem jest zabicie ich lidera. Liderze! Nie wierzę, że to się dzieje. Okej, oni gdzieś tutaj. Dobra, tutaj mają tą jaskinię. Jeszcze małe obozowisko było, ale przynajmniej ich nie przywołają, nie? Przynajmniej ich nie przywołają. Jak ty do mnie mówisz? Na raz, na dwa! O dobra, tego z pochodnią dziabnąłem. Dobra, dla sportu sobie zatańczymy, co? No, moim zdaniem mogą być mocni. Jak zewrą siki. Kurde. Dobra, pięknie. Czarownik! Trzeba będzie się napić jednak. Coś tam wybucha. Ja pierdolę! Okej. Okej. Ten podł. Jak ty do mnie mówisz w ogóle? Ej, tamtego trzeba dziabnąć. Nie podobasz mi się. Razem, bo kurwa! Razem! Ale mi się nie podobasz, chłopie. Makabra. Dobra, trzeba naoliwić sprzęcik. Patrzcie, ile brzeszczotów. Szok. Ile brzeszczotów. Panie! Nie wojuj tym mieczem. Kurde, jak ich tak tą gardę zbijemy. Aha, dopiero? A to nie wiedziałem. Myślałem, że już wcześniej. Dobra, musimy tutaj ubić jakiegoś wodza apaczów. O! Jeszcze się poddać. Młynek jest najlepszy na takich dziadygów. O kurczę. Buzdyganem mnie klepie. No jak najszybciej trzeba się też pozbywać tych łuczników, nie? No to zobaczcie. Z góry tam łupie.
Czarownik! Długo nie pociągnie! Dobra. No szczerze mówiąc, macie rację. Jak tak dalej będzie. Muszę się troszkę tutaj usunąć w cień. Oj, Igni dobrze działa. High grounda! Ale high grounda zdobył teraz. Szybko! Szybciej! Gdzie jest ten wódz, nie? Czy to jest wódz? Dobra, spokojnie, spokojnie. Hanza to nie zabawa. Ciekawe, ciekawe. Gdzie jest ten wódz apaczów? Chyba tu. Pół elf. Ole mu siuknął. Dobra, szkoda młynka. Dwie luty i po gościu. Uhuhu. Raptularz. To się nazywa bitwa. I co mamy jeszcze zrobić? Chyba tyle, nie? Ja cię kręcę, ile tu... Ile tu skarbów? Chyba jak wyjdziemy, to powinno się udać. Jak rycerz z rycerzem. Terror Hanzy zakończony. Rozbiłeś kwaterę główną Hanzy. No i... Uciekać mi stąd. Uciekać mi stąd reszta. To jest nasze obozowisko. Ruszamy dalej. Opuszczone miejsce. Ale widzę, że grasanci są. Wcale nie opuszczone. Odpalamy, dziadu. Już, patrzcie. Już mi się zepsuł, nie? No ja będę brzeszczotem tutaj walczył, jak tak dalej pójdzie. Trzeba lepszą sakwę. 90%. Jelo. Stówka będzie. Jak się tu młynkiem włupie. Dobra, pięknie. Ojej. Można by w sumie na pierożki sobie skoczyć do zaklinacza, ale damy sobie troszkę. Ja cię kręcę, ile was jest? Damy sobie troszkę trudności. Detlaf nie był taki trudny, to chociaż grasanci niech będą. Nie? Zawsze poboczne aktywności są trudniejsze. Dobra, łucznicy, tak jak mówiłem. Dobranoc. Nie ma żadnego łucznictwa. Co mówiłem? Uciekaj. Do domu. No właśnie, pokaż co umiesz, a nie. Jakaś lipa.
Ale łepek pękł. Uspokój, uspokój. Wiem, że jakby za taką muzykę dostać jakąś nagrodę Oscara albo coś, to by było mało. Więc tu jakaś specjalna kategoria nowa by musiała powstać. To jest coś niebywałego. Okej, jeszcze troszkę tutaj porobimy. Coś tu nie gra. Oj. To radio nie gra. Upiory z Loch Ness. Dawaj upiora. Pięknie. Idealny rdenik. Uuu, tu wincy tego. Patrzcie, dziad borowy. Dobra, lubisz takie coś? Podpalanko? Lubisz, co? Drzewiec. To jest znowu opuszczone miejsce. A to fajnie, że mamy potwory, nie tylko ludzików. Będę mógł spokojnie swoje zadanie wykonać. Chodź tu! A nie jakieś drzewa tutaj niszczysz! Ho! Dziadzie ty! Patrzcie, coś tu się stało. Chodź tu, dziadzie! Już nie będę tam skakał do ciebie. Kolejki są. Dobra. Po gościu, po gościu. Brad Gainsa zatańczył. Dobra, myślę, że ruszamy dalej. Kurde. Cyclops? Patrzcie, dziada. Cyclops mi się trafił. Pięknie. Atakuj! Ojeju. Jak szybko. Dobra, to sobie zostawimy. Wygląda tak samo. I wiecie co? Będziemy sobie tak rozkładać nasz ciężar i polecimy troszkę na gwincika jeszcze kilka karciuch do zdobycia. Tak będzie dobrze. Jesteśmy w Castel Ravello. Witaj, wędrowcze. Potrzeba ci może jakiś ziółek? Dziurawca na ból brzucha albo... Na ból brzucha wolę korę wierzbową. Albo kłącze kosaćca. Dziurawiec może wywołać zawroty głowy. Wybacz, nie wyglądasz na kogoś, kto zna się na ziołach. Znam się. I nie szukam byle chwastu, co rośnie na każdej łące. Tylko rzadkich składników. Możesz mi pomóc? Czy mam szukać dalej? Sam oceń. No kurczę, pani! Nie chciałem cię urazić. Nic się nie stało. To ja nie powinnam była oceniać cię po pozorach. Powiedz, gdzie pobierałeś nauki? U jakiegoś miejscowego zielarza? O nie, nic z tych rzeczy. W Kermoren. To na północy Kedwen. Bogowie! Drugi koniec kontynentu! Co robisz w Toussaint? To co zawsze. Zabijam potwory. Tym razem bestie. Dobra, pokaż co tam masz. Co tam pani? Oczyszczenie? Nie, tej psianki nie ma. Dobra to. Na razie tyle, zagrajmy. Uuu, o 50! Wysoka stawka, muszę się przygotować na turniej. Zagramy w gwinta. Słyszałam o waszym bohaterstwie, gdy wampiry zaatakowały Bokler. Bez słów, się rozumiemy pani? Nilfgaard. My jako pierwsi, tak? Dobra, ten berserker jeszcze aż tak mi nie służy. A, chociaż miałem myszowora.
No dobra, dobra. Będzie trzeba podnosić jej szpiegów. Prawdopodobnie. A, jeszcze tu przecież. Spory błąd. To trzeba było wyrzucić. Leczą z guleczą. Będzie problem. Powiem tak, będzie problem. Szilardzik. 20... 32 na 14. Dobra, pas. W dwóch kartach zrobi, nie? Albo w trzech? Kurde, serio, Vatier? 10 karciów. Pożyga! Pożyga na 14. Ale żeś. Dobra, karta do przodu i wygrana rundka. A, ciekawe, jak to rozegramy. Chyba, żeby tak podnieść szpiegostwo. Kurde, ale dycha poszła. Dobra, trzeba będzie ostro zagrać na Vatiera. No ten początek miałem słaby, bo wysypała mi się jedna karta, nie? Ale o. Teraz może dobijemy. Troszkę tych kart jest. Ajajajajaj. Dobra. Jakby tak jeszcze Szilarda łupnąć. Spasował. Dobra. Później będzie aktywacja. To zrobimy jak najszybciej. Trzy karty powinny wlecieć. Dobra, nie jest najgorzej. Naprawdę nie jest najgorzej. Wyszliśmy z głębokiego dołu lisiego. O to chodziło. Ale sztos. Jeszcze sobie mogę kracha zagrać, ale to już. To by nic nie dało, nie dałoby nic. Chociaż. Jeszcze sporo gwincika, proszę państwa. Dobra, niech będzie. Żeby nie mógł wskrzeszać. Tam jeszcze na finishera taką lutę mamy, nie? Pożoga nie powinna tego, chociaż nie, to jednak dotknie. Dobra, ten drake na dwójce. Rewelka. No teraz muszę jeszcze przejrzeć dokładnie deczek, nie? Jak sprawdzamy sobie przed odrzucaniem, to trzeba ten deczek jednak przepatrzeć dokładniej, bo te drakary były niepotrzebne, no i ten berserker mógł zostać, nie? Chociaż to jest tylko na środkowy, to też trzeba mieć na uwadze. 24, jak on mi to spali... Spalił mi słońcem! Złotym słońcem. No dobrze, pani, fajnie się grało. Emocjonująco, ruszamy dalej. Ciężko na służbie z pustym brzuchem. A zobaczcie, tu na błoniach turniejowych naprawdę sporo zagrajmerów. Rawik z czteroroga. To dla mnie zaszczyt. Arabix. Jak najbardziej. 50. Może szybka partyjka gwinta. Rozkładaj. Tutaj sobie wrzuciłem tą dwójeczkę, żeby była na środkowy. No bo jak grałem tamtego na górę, to i tak myszawor by nie odpalił, nie? Nie, gramy. Uuu, Skellige, to będzie wyzwanie. No i teraz trzeba sprawdzić cały deczek. Tu jest w porządku. Na razie tego Draiga. Okej, nie jest najgorzej. Najpierw sobie
Krowa szczepionka. No to nieźle. Najpierw sobie wysypiemy z deku. A tych drakarków by można jeszcze więcej zdobyć, nie? To by było coś. Okej, okej. Ząb za ząb, elf za elf. No ale ta krowa to będzie dobra. Dobra karta. Gaunterek, ile tych z deku? No a fajnie, że z ręki, fajnie. Fajnie, że z ręki. Dobra, to my na pełnej pompie. Najwyżej. Kurde, naprawdę ma niezłe karty. Naprawdę ma niezłe karty. Takie ciekawe, unikatowe. Lugos szalony. Widzę, że szpiegowania za dużo nie będzie. To jest 14-14 równe karty. Szczerze? Zabawmy się. Serio? I co ty jeszcze zagrasz? 8 kart? Dobra, biesik powstał. Interesująco. Do 100 tysięcy morskich diabłów! Przeciwnik spasował. Skeligijski sztorm. Czyżby to było zwycięstwo? Wygląda jak zwycięstwo. Dobra, 6-6. Wygląda jak zwycięstwo, o dziwo. Turu, 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 turu. No, tego łucznika ostatnio dostałem tutaj. Jennefer z Wengerbergu. Olgierd z tych von Evereców. Nie no, dobrze jest. Dobrze jest, jakby mogło być niedobrze, nie? Najlepsze karty, bo jesteś tego warty. Panie, rozłożyłem cię na łopatki. A tu, za rogiem, kolega? Kolega chce zagrać? Witam, mość Raviksa, pierwszego szermierza, tu są. No, witam. Bez słów, 50 na stół. Wiem, że jesteś zajęty. Ale może partyjka gwinta? Jakie to fajne, nie? Nawet takie partyjki gwinta. Wszystko ładnie działa. Rozpoczynamy. Dowódca zablokował twoje zdolności? W sumie ten krach to jest tylko, żeby jedną turę przeczekać. Na przykład na jakiejś tam wygranej rundzie, po prostu, żeby przedłużyć walkę. Nie chciałbym tego drugiego drakara. Niech będzie już tak. Bo tu mamy i tak trzy mocne jednostki naprzód. Wartownicy. Birna pod jego szpiego. Kurcz. Nie wtytkę dmuchą. Dobra. Rozchodniaczek. Ajajajajaj. Idealnie nie jest, idealnie nie jest. Nie odpalimy dziada berserkera. No chyba Draiga będę musiał. Dobra, dawaj, na mandolinie. Bo tych trzech jeźdźców apokalipsy. Wróg dowódcy. Na dół nic nie mamy. Chyba dwóch wystawię, co? On jeszcze jak tam dychę wrzuci. Dwóch wystawię. Taka pożoga nie leci. Ajajajajaj, tego się bałem. Tego się bałem, dobra. Trzech jeźdźców. Spasował, dobrze, dobrze. Bo to jeszcze jestem w stanie podnieść. Jeszcze może w trzeciej rundzie to wszystko wrócić. A, tu będzie pas. Dobra, to gramy. Gramy. Może to byśmy trochę skrócili, bo ta dwójka jest fatalna.
Dobra, może mnie nie przebije, okej. To byśmy trochę skrócili i będziemy mieli dwie karty, nie? To jest dobra taktyka. To jest naprawdę dobra taktyka na Skellige. I teraz pas. Ciekawe, czy mnie jeszcze jest w stanie przebić. To jest naprawdę fajna taktyka. Wyciągająca tą pasywkę. Ojej, no panie! Panie! Co się dzieje? Skelligijski sztorm. No nie chcemy takich praktyk bojowych stosować. Viva Dravix Czteroroga! Tu jeszcze ktoś. A, pani! Pijcie i radujcie się! Tako rzecze lebioda! Na pewno? Ravix Czteroroga! Witajcie! Kłaniam się uniżenie. Za 50 pani? Może masz ochotę zagrać w gwinta? Kto by nie miał, nie? To tak, skeligijski sztorm dwa razy już. Zwycięskiego składu na razie nie zmieniam. Hu, jest myszowór? Nie ma myszowora. Birna. Dobra. Wygląda spoko. Dwie rzeczy mnie interesują. Właśnie odpalanie tego berserkera i żeby nie dobrać tych drakarów, nie? Na łapę. I wtedy jest git. Jeszcze Ceres by się przydała. Ceres by się przydała, ale pewnie jako ostatnia karta będzie do zdobycia. Paki P. Spróbuj na przeczesanie terenu. Oho, ho, ho, ho. Panowie i panie. Cóż to za zagranie. Dobrze, dobrze. Hawekarskie wsparcie. Nieźle jedziesz po bandzie. 35, 32. Będzie pożyga. A tak mocno zaatakować, przeatakować. I pożoga. Aja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 j. Nie mieć pożygi to mieć problem. To twój zły ruch. To są nutki. Witam Barclaya. Niezastąpione. No to cóż, proszę państwa. Poczekamy te 10 lat na kolejną odsłonę, nie? Mam nadzieję, że dożyjemy. W niezmienionym składzie. Mam nadzieję, że dożyjemy, naprawdę. Chociaż tej pierwszej części. Tej nowej sagi. Ale to... Fajne by było wydarzenie, tak? Przed 50 coś takiego zobaczyć. Ależ by było. Ależ by było. Dobrze, dziękuję pani karczmarko. Słonko nasze ukochane. Drakar wojenny, o super. Ja jeszcze tutaj się rozejrzę i zagramy kolejne partyjki. A, wracamy na początek. Karczma. Kuroliszek, proszę państwa. Normalnie zachęcałbym do skosztowania naszej słynnej zupy rybaka, ale niestety, akurat skończyły się raki. Zawsze można je zastąpić jakąś rybą, choćby okoniem. Raka zastąpić rybą, błagam. Co dalej? Wino wymienisz na ocet? Sympatyczni z was ludzie, Nordlingowie, ale na kuchni to się w ogóle nie znacie. Zupa z raka z polecenia Peirana Peiraka? Dobrze, dobrze. Zagrajmy. Skoro nie będzie o wszystko. Mi dane zjeść waszej słynnej zupy rybaka, to może zagramy w gwinta. Co dziś macie w planie? Albo rybka, albo gwinci. Drakar wojenny za 6. A tu miałem ten drakar. O kurde. O kurde. Jak one się połączą i z Draigiem zagrają, to by było coś. Dobra, to wyrzucimy sobie już tego Lugosa szaleńca, wariata. No.
No, 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 krachu. No, i mamy to. Mamy to, proszę państwa. Na razie tego jaskra... Tak, bo jaskier na razie nie zrobił użytku. No chyba Olgierda bym jeszcze musiał. Bo nic nie tracimy, nie? Patrzcie, że Olgierda wymieniać? To już to niesłychane. Ale tak, nie mamy wyrzutki, więc robimy wrzutkę. Uhuhu! Ale poleci, proszę państwa, niesłychana pożyga. Ale będzie się działo... Serio? No dobra, to na razie spokojnie. Ej, serio, nie wierzę! Dwie pożygi straciłeś, panie? Skandal! Ale zagram sobie te karty, bo one mogą później w trzeciej rundzie polecieć. Ej, no panie, przecież mogłeś mi zniszczyć 848 punktów. O, trzy są drakary takie. Pływające, falujące na morzu. No i Cerys. A może tutaj zdobędę Cerys? To by była miazga. Cerys jest potężną karciochą. Potężną. Dobra, moje drakary również stoją w szranki. Ala, la, 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 la. 96, muszę odpuścić. Mocna petarda. No ładne ma karty. To jest pierwsza taka poważniejsza bitka. Ale myślę, że to jest o Cerys. To myślę, że jest o Cerys. Ja muszę zagrać, nie? No tam będziemy mieli tego kracha, no. Po prostu, żeby nie grać na później. Karcioch. I co poleci? O! O! Super, super. Dobra, to na razie tak, kracha później zagramy, chociaż on może wrzucić, nie? Ajajajajaj. Będzie ta pożyga kolejna? I mam nadzieję, że nie. Zdolności dowódcy... No kurde, muszę to zagrać, bo zaraz nie będzie karty. On też zagrywa. No chyba wabank, nie? Ajajajajaj. Stąpamy po kruchym lodzie. Chociaż 12 też ładnie. Dobra, już karcioch nie powinno być. Berserkerek. No. Fajna bitka, jeśli to jest o Cerys. Super, ładnie. 14 plusy. No, szacuneczek. Ale myślę, że to może być o Cerys. Skoro ta karta się pojawiła. I Skellige grane. No. Tarczowniczka klanu? Ciekawe. Czyli grają tutaj Cerys. To wiecie co? Zostało nam 9 karcioch. Pójdziemy sobie teraz na zleconko i tu będziemy sobie tak dogrywać te wszystkie rzeczy, żeby wszystko się ładnie spięło na ten wielki turniej. Dzięki za oglądanie tego odcinka, a teraz koniecznie zobaczę kolejny film na kanale i do zobaczenia. Hej, hej, hej.